Cześć, witam Was na kanale Zakładamy Ogród. Słuchajcie, jeżeli jesteście tutaj nowi, to w prawym dolnym rogu nadużcie przycisk subskrybuj. Wtedy będziecie na bieżąco ze wszystkimi filmami. Zapraszam też Was na mojego Instagrama, który się nazywa Zakładamy Ogród. Tam jest więcej filmików, więcej relacji, częściej pojawiają się różne materiały, więc szybciej będziecie widzieli, jak wyglądają moje rozsady. A co tydzień na tym kanale będzie podsumowanie. W tym tygodniu jeszcze go nie ma, to z tego względu, że to, co wysiewaliśmy, ma jeszcze małe postępy. A dzisiejszy filmik będzie o tym, jak już wysialiśmy, to jak dbać o nasze siewki, jak dbać, jakie im zagwarantować warunki, żeby faktycznie bardzo dobrze rosły i żeby miały wszystkiego, co potrzebują w tym pierwszym dla nich czasie. Także pierwszym takim tematem jest oświetlenie. Ja wykorzystuję parapet i to pierwsze takie rozsadziki moje trafiają do czasu wykiełkowania na parapety, potem trafiają już w inne miejsca, gdzie są doświetlane sztucznym światłem, natomiast ilość tego światła teraz od gdzieś tam luty, marzec jest tak duża, że żadne światło nienaturalne nie zastąpi tego oświetlenia, jakie my możemy dać, stawiając je na parapet, ale trzeba o czymś pamiętać. Patrzcie, tu jest rama okienna, prawda? Jeżeli dałem na tą wysokość, czyli ta wielodoniczka jest równo z ramą okienną. Natomiast jest to podłożone tam czymś, słuchajcie, jak widzicie. Jeżeli tą wielodoniczkę dałbym równo z parapetem, wtedy ta wielodoniczka zaczynałaby się gdzieś mniej więcej w tym miejscu. Co to oznacza? Oznacza to, że nasze siewki by bardzo się wyciągały i ciągnęły do góry, słuchajcie, w stronę światła. Tu, mając wielodoniczkę wystawioną równo z rozpoczynającą się szybą, one nie biegną, nie wybiegają w stronę światła, bo mają to światło od razu zapodane i codziennie obracamy takie siewki w drugą stronę wielodoniczki. Czyli dzisiaj są w ten sposób wystawione i jak widzicie, one się już w stronę światła zaczynają lekko przekręcać, ale i tak wyglądają nieźle. Jak się na nie patrzy, to są nieźle proste z tego względu, że wczoraj były przestawione wieczorem po całym dniu w drugą stronę. Czyli to im gwarantuje, że będą proste, nie będą powyginane, nie będą jakieś tam wiotkie. Do czasu wykiełkowania musimy utrzymywać odpowiednią temperaturę. Słuchajcie, tutaj były trawy, konar, które już zostały zabrane do własnych doniczek. Część jeszcze została. Musimy dbać o odpowiednią temperaturę, ale też nie za wysoką, bo jeżeli przykręcicie im 24-25 stopni, to one się zrobią takie wiotkie, takie bezsilne, czyli 22 stopnie, 21 stopni to jest super temperatura do tego, żeby nam wykiełkowały. Jak będą na parapecie, to zwróćcie uwagę, że jeszcze one dodatkowo mają światło i przez szybę tu się robi taka mała szklarnia, czyli podwyższa się ta temperatura podłoża, a zbyt wysoka temperatura spowoduje, że one będą słabsze. Także dbamy o temperaturę, dbamy o wieczenie pomieszczenia, w którym to mamy. I trzeci temat, tutaj mam wysiane wczoraj, słuchajcie, brokuły oraz jarmuże. Jak się okazało, nasion kalafiora nie miałem. I trzecim tematem jest opryskiwanie, czyli codziennie. I to nawet jak macie możliwość, to kilka razy dziennie opryskujemy przy takich upalnych dniach i to do czasu wykiełkowania opryskiwaczem. Jak już nam wykiełkują, podłoże musi być wilgotne, bardzo wilgotne, musi mieć dużo słońca i temperatury. Są trzy podstawowe czynniki i do tego czasu, czyli do czasu, kiedy one nam tutaj wykiełkują, do kiedy nie pójdą, słuchajcie sobie, do własnych doniczek, nie będą przepikowane, do tego czasu nie używam żadnego nawozu. Potem wchodzi naturalny biohumus i to jest delikatny nawozik rozrabiany z wodą, naturalny, w związku z czym nasze rozsady nie będą popalone, bo łatwo spalić taką małą siewkę, która ma mały jeszcze system korzeniowy. Zresztą będziecie widzieli przy pikowaniu główny korzonek, do tego może 2-3 jakieś takie poboczne. Nie wygląda to jakoś imponująco, ale przy pojawieniu się tych pierwszej pary liści właściwych po liścieniach, to jest czas, gdzie można je już rozsadzać, przesadzać i dla mnie wtedy już trafiają te rośliny, które nie wybiegają w inne warunki, będą pod lampami, Czyli nie pomidory gruntowe. Pomidory gruntowe trzeba uważać, bo one mają tendencję nieraz do szukania tego światła, do wybiegania. Koktajlowe, które będę dzisiaj zresztą wysiewał, takiej tendencji nie mają. A jeżeli nie wiecie co i nie pamiętacie co wysiewać w lutym, u mnie na kanale był taki filmik, co wysiewać w lutym. Ja już z tego wysiewałem sporo, bo mam kilka rodzajów kwiatów, faktycznie poszły te brokuły, poszedł jarmuż i dzisiaj pójdą koktajlowe. Jeszcze mam kilka rzeczy do wysiania. Jeżeli chcielibyście ten materiał zobaczyć, to w opisie też umieszczę tego filmu, także Was zapraszam. Słuchajcie, na dzisiaj to tyle. Bakłażan, jeden z niewielu, tu jest jeden. Tu się pojawił drugi, dopiero się bakłażany pojawiają. Słodka nieźle, cayenne nieźle i habanero no, coraz lepiej, powiem tak. Natomiast bakłażan w tym roku powolutku. A jeżeli chcecie być na bieżąco, to Was raz jeszcze zapraszam do subskrypcji tego kanału i na mojego Instagrama, który się nazywa Zakładamy Ogród. Pozdrawiam Was, do usłyszenia, do podsumowania w przyszłą niedzielę. Cześć!